Teraz dopiero ruszyliśmy, nie? Mamy ponad 1400 km do Mediolanu. Jest godzina 21. No ogólnie jestem, podróż przed nami zajebista, ale wiesz, będzie dobrze. Co, jesteśmy po 10 godzinach jazdy. Dojeżdżamy do Austrii. O, właśnie wjeżdżamy do Austrii. Weź to wyryj. Moje pół kilometra. Izabela. Jesteśmy we Włoszech. Italia, welcome. Arrivederci. Tego, no, tego. Coś tam wiesz, coś tam poznał. Coś tam kiwnął, no. Tam Andrzej siedzi, już czekał na nas tutaj. Telewizor. Sempre, sempre, sempre. Buonasera. Raj tu, raj due, raj due. Raj due. Raj, tio. Uno, due, tre, quattro. Rete, quattro. Kanale 5 i Andrzej, kurwa, czerwony tył. Lat, 5, 6. Siedł, TV8, kurwa. Capra di Parma. Jajeczka, wiesz, szyneczka, delikatnie. 2 euro, taki duży serek, zobacz to. A w Polsce taki malutki kosztuje 8 zł. Prześlij buziaka. Hej, Olo, wpadłeś mi, Olo, chuja. Trochę jo, nie? Patrz, bo mnie tu nagrywają, kurka, rurka. Która jest? 9:44. A miało się o 9 rozpocząć. A tam się ludzie jeszcze ważą. Teraz sobie pójdziemy na ten, na espresso i na pizza, a chłopaki będą walczyć. Pytam się Andrzeja, o której się jutro zaczyna. A on mówi już o 9, mówię, ale tak samo dzisiaj około 9? Nie, nie, bo mamy wszystko gotowe. Normalnie go zakity, jeżeli go bierzemy do hotelu. Raz i potem stoisz. Nie może tak być. Przepierdolisz, jak będziesz tak walczył. Jak piłeś to tylko na dystansie. To też weszło, 2-3 razy, ale potem przestań to robić znowu. Ale zobacz, ale po co? A to jest tłumaczek, Kamil. Albo realizujesz plan, wtedy walka jest prosta, albo walczysz o życie w walce. Daję ci plan do wykonania, a ty robisz prosty maskutko. Kiemek z Fordonu przyjechał do Mediolanu po to, żeby zrobić, kurwa, z niego kluski z makaronu, kumasz? I słuchasz, nie? Realizacja, nawet jak coś się wydaje niemożliwe albo coś, że nie trafisz, to co ja mówię, ale masz to robić, kumasz? Prez, Tymek, ty potrafisz walczyć tam bez tlenu. Ty potrafisz być zapowietrzony i potrafisz iść do przodu. Te dwie pierwsze były takie, wiesz, dla mnie i tak były wygrane, ale były na styku, nie? A tu było dobrze. Czeczem przypieczutowałeś nas. Myśleć o tym, czy to wejdzie, czy to nie wejdzie, tylko masz to robić, kumasz? Na pierwszym miejscu jesteś ty, jak walczysz, kurwa, że masz swoje umiejętności i wszystko, a ostatnia deska ratunku jest, jak nie idzie, to kurwa słuchać mnie wtedy. No nic się nie stało, no przegrana, no ale po co takie walki przegrywać, takie musisz wygrywać. Przyjechaliśmy do stolicy światowej mody. Ale ładnie ubrani przynajmniej jesteśmy. Nie? Po polsku. Słuchaj, czapek takich nie znajdziesz w Mediolanie. No. Można? A tu katedra. To jest ta, co ten, Leonardo da Vinci, nie? Mona Lisa tam jest. I Michał Anioł jeszcze. Michelangelo. I tu są Andrzeje z krupówek, bo zobacz, tutaj on te. Cyk strzela tymi, to na krupówkach. A przyjdzie, no, będzie go.
Materiał nas przez. Czym, czym? Show us. Show us. 1 minute. You have different colors? No. One color. Szczękę Tymka. Szczękę. O, tu! Co? To jest chlebak. Tam jest szczena. Ja, faktycznie, ty, no, ty musisz. Co to jest ty? Szczęka. A te skrawki? To poucinał, bo za krótkie gardło ma. Czy z nim tam narożnika teraz, wiesz, po... Okay. Dotykały migdałki, a może wręcz jakby trochę jeszcze urósł, ty. Doklej. Mówisz, że migdałki go szarpało i nie może takiej długiej mieć. Normalnie po nim pojedziesz, nie? Sobie. On stoi dużo, wiesz co chodzi? Czyli masz go zbombardować po prostu, kumasz? Kiemek z Fordonu się teraz uruchamia, pamiętaj. Dobrze. Dobra, daj mu trochę, niech się trochę wylata, ty. I teraz. Kurwa, normalnie z nim jedziemy. Szczelnie garda czuje, wszystko prawą nogą zakańczasz, nie? Jak pasuje to lewego midla czy haja. Ale spokojnie, już słuchaj, nie? Dawaj, kipka prawa. Kurwa, to będę wygrałeś. Ale midla albo loła wewnętrznego. Nie! Dawaj, szmek! On jest do zrobienia. Tylko w twojej kurwa pani siedzi, że ty nie masz siły. A ty na tym niku zapierdalasz godzinę, kurwa, 12. Kumasz to? To jest tylko twoja głowa. Zapierdalaj te 2 minuty teraz. Pierwszą rundę wygrałeś, drugą przejebałeś. I teraz masz to wygrać, rozumiesz? To tylko siedzi w twojej głowie. Nie ma zmęczenia, bo zaproponowałeś, rozumiesz? Nisko na noga, ręka low. 2 minuty masz wycisnąć, kumasz? Prawa ręka, 30! Jedziesz Tim! Jedziesz prawy się! Dawaj do końca, dawaj! 15! Dawaj! 100-0. Pamiętaj, Tymek z Fordonu, zaczepnij sierpę a bomba. Dobra, trzymaj. Raz, dwa, sierp, prawy kolano. Ole! Dawaj, dawaj. I tak zrobiłeś kawał dobrej roboty. Zrób tą rundę dla siebie. Jak wyjdzie, to będzie zajebiście, jak tutaj dać na końcu, okej? Okay? Zrób tak, żebyś było jak najlepiej dla ciebie. Jedziesz, Tymek. 10, sierp, kolano. Dynamicznie, nie wiedziałem, tak, kiedy tak, będzie, ale... Tak, ja wiem, wiem, wiem. Dobrze, ty musisz było, tak czy tak. Mocno, mocno, to raz, a dwa, ty byłeś rozbity, nie? Ty byłeś cały rozwalony już, nie? Jako jeden z licznych czułem, że ma taki cios, że mógłby mnie ogólnie ujebać, nie? Ja też miał taką blokadę. Tak, widziałem, no. Znaczy mocny był, nie? Wszystko się robi, żeby dojść do finału, nie? A finał się wygrywa dla siebie, pamiętam, nie, ziomek? Jeszcze chyba myśli musisz dać, ale to jest finał. Kumasz? Kumasz. I teraz jak powiedziałem, czy do finału się dochodzi, kurwa się walczy, a w finale tylko dla siebie. Kumasz? Teraz, pierwszy. Takie! Masz 2 minuty pracy i wygrywasz walkę. Kumasz? Kumasz. Walka jest równa, trochę dla ciebie. No. Wygrywamy, jedziemy do domu. Tak? Jedziesz. Prawy prosty, prawy lewy, już! To samo!
kurczę, jest kurczę. Co miałby? Mamy kurczę. A się boisz się. Kończymy przygodę z Mediolanem, pada deszcz. Jest godzina 16, jedziemy do domu. Ale ty musisz. 14-15 godzin. No Tymek jeszcze po buty poszedł, bo zapomniał. Tymek ogólnie też zrobił turniej życia. Powiem ci, że do tego finału to wychodził taki zajechany już i jeszcze na takiego mocnego zawodnika trafił, nie? Wszyscy dobrze, super. Kamil trochę nie odpalił, ale co tam, nie Kamil? No. Następnym razem odpalisz. Ty, ale ja nie możemy pojechać. Wszystko się pojawia, ty, ale jaja, ty. Finały do protrasy zaczęły, ty. Nie wyjedziemy już ze Szwajcarii. Tu jest normalny lód, kurwa. Nie da się jechać, ty. Ja pierdzielę. Koniec świata, nie wrócimy, ty. Wbijamy na stację i kupujemy łańcuchy, ty. Znaczy zapytamy się Andrzeja, czy w ogóle te łańcuchy pomogą. To jest better? Das ist solo chicken. Dobra, Grażo, dawaj to. Dobra, to jest będzie. Wykładaj, poczekaj, jak to się robi teraz, bo wiadomo. Ty, z tyłu, coś tu. Patrzymy, wszyscy patrzą. Nie? Funkcjonuje. Jakiś. Masz śrubokręt, Graża? Masz śrubokręt? I zobacz. Kapito! Uwaga, drugie podejście pod górę. Teraz Grażyna nam założyła na stacji bez nowej łańcuchy. Zapłaciliśmy 45 euro za łańcuchy na przednie koła. Ogólnie lepiej się jedzie, ale zobaczymy. Ale góra jest ogromna. Normalnie. Graża założyła nam łańcuchy i jedziemy. Ale jaja. Ale ci powiem, że stromo jest straszne, nie? No jest. Normalnie.